Premiera spin-offu The Walking Dead, czyli Fear the Walking Dead, już 23 sierpnia, czas więc przyjrzeć się tej produkcji nieco bliżej. Szczególnie, że wiemy już o niej wyjątkowo dużo, a wszystko wskazuje na to, że nie będzie to tylko jednorazowe wydarzenie. Fear the Walking Dead pokaże nam wreszcie to, czego The Walking Dead nigdy nam nie pokazało i co chyba fanów nurtowało od samego początku, czyli jak zaczęła się zombie apokalipsa. A oto i najważniejsze fakty o tym serialu. Jak Fear the Walking Dead ma się do The Walking Dead? Po pierwsze jest jego spin-offem, po drugie jest jego prequelem. Pokaże inną historię z innymi bohaterami, umiejscowioną w całkiem innym przedziale czasowym. Pierwszy odcinek będzie trwał 90 minut, a cały sezon będzie się składał z 6 odcinków. Decyzja o realizacji serialu zapadła 9 marca 2015 roku, a pierwszy odcinek kręcono pod roboczą nazwą Kobalt. Wiemy też, że już jest zamówienie na drugą serię, która zadebiutuje w 2016 roku i będzie miała aż 15 odcinków. Kim są bohaterowie? Bohaterami mają być zwykli ludzie z klasy średniej, a nie twardziele rozwalający zombie. Twórcy zwracają uwagę na nieprzygotowanie bohaterów na apokalipsę zombie. Grany przez Cliffa Curtisa Travis Manawa jest nauczycielem w typie antybohatera. Słabym fizycznie, bez żadnych sprawności survivalowych i statuśkowatym stylem bycia. Madison, w którą wcieli się Kim Dickens, to samotna matka wychowująca dwójkę dzieci. Jak mówi sam Robert Kirkman, Madison jest kobietą twardą, której życie nie oszczędzało, dlatego w obliczu kryzysu nie wpadnie w panikę. Oprócz nich poznamy też trzyosobową rodzinę Salazarów. O czym będzie fabuła? Od pierwszych doniesień prasowych na temat spin-offu wiemy, że pierwszy odcinek skupi się na tym, co Rick Grimes tak naprawdę przespał, czyli na początku zombie apokalipsy. Jak mówi sam Kirkman, początkowo obserwować będziemy zwykłe życia zwykłych ludzi. Co jakiś czas media informować będą o dziwnych wydarzeniach, na które mało kto będzie zwracał uwagę i nikt nie będzie ich ze sobą łączył. Stopniowo sytuacja będzie się zagęszczać, plotki narastać, a ludzi ogarniać paranoja. Nie dowiemy się jednak, co wywołało epidemię. Obejrzymy za to spektakularny upadek Los Angeles. Więcej dramatu niż horroru. Wygląda na to, że AMC chciałoby zdobyć całkiem nową widownię dla Fear the Walking Dead. Dlatego zanim zacznie się apokalipsa, serial opowie historię obyczajową. The Walking Dead też oczywiście jest o ludziach, tu jednak dostaniemy opowieść jak z klasycznego dramatu. Oto kobieta po przejściach i mężczyzna z przeszłością próbują stworzyć nową rodzinę. Oboje mają duże już dzieci, które niekoniecznie akceptują nowy układ. Rodzinny dramat i problemy nastolatków kontra koniec świata. Trudno powiedzieć, co będzie w tej historii bardziej dramatyczne. Gdzie rozegra się akcja? Zapomnijcie o chodzeniu po lesie. Bohaterowie Fear the Walking Dead nie będą tego robić, bo w LA po prostu nie bardzo byłoby gdzie. Akcja rozgrywa się na zachodnim wybrzeżu, charakteryzującym się dużą gęstością zaludnienia i wysokimi temperaturami, terenami pustynnymi i kanionami. W samym LA mieszka 14 milionów ludzi, w tym na przykład wiele gwiazd kina czy muzyki popularnej, więc nie tylko jest szansa na więcej zombie niż w Atlancie, ale również na zombie celebrytów. Czy będzie crossover z The Walking Dead? Ponieważ cały pierwszy sezon spin-offu rozegra się w ciągu 5 tygodni, kiedy Rick Grimes jest w śpiączce, nie spodziewajmy się gościnnych występów. Twórcy twierdzą jednak, że mogą się pojawić łączniki między historiami, bo rozgrywają się w tym samym uniwersum, choć w innych miejscach. Niewykluczone jednak, że w drugiej serii, która opowie o późniejszych wydarzeniach, taki crossover zobaczymy. Kto pracuje nad serialem? Showrunnerem serialu jest były producent i scenarzysta Sons of Anarchy Dave Erickson. Nad scenariuszem czuwa Robert Kirkman, ale fabuła serialu nie została oparta na żadnym z jego komiksów, więc mamy do czynienia z całkowicie nową historią, którą trudno będzie przewidzieć czy wyczytać z innych źródeł. Wśród inspiracji do zbudowania klimatu Fear the Walking Dead Erickson wymienia Inwazję łowców ciał Filipa Kaufmana z 1978 roku. Jakie są pierwsze recenzje pilota? Dziennikarze amerykańskich mediów, którzy mieli okazję widzieć już pierwsze odcinki, co prawda nie wpadli w zachwyt, ale też nie zmiażdżyli pilota Fear the Walking Dead. Zwracają uwagę na to, że serial bez zombie upodabnia się do zwykłego dramatu, a mała ilość odcinków sprawia, że bohaterowie mają mało przestrzeni, żeby odpowiednio się ukształtować. Widać jednak w produkcji potencjał, który w przyszłości być może rozwinie się w ciekawe uzupełnienie historii Ricka i jego grupy. Kiedy polska premiera? Niestety, na razie nic o tym nie wiadomo. Fear the Walking Dead będzie mieć swoją globalną premierę w międzynarodowej sieci AMC Global, a także na internetowej platformie Hulu. Na razie nie wiadomo jednak, czy i kiedy serial pojawi się w Polsce. I to by było na tyle informacji o Fear the Walking Dead, które startuje już wkrótce i bardzo jestem ciekawa, czy czekacie na ten serial. Nieśmiało przypominam też, że trwa nasza kampania crowdfundingowa w serwisie polakpotrafi.pl pod adresem polakpotrafi.pl/projekt/jakby nie patrzeć. Zbieramy tam na dalszy rozwój naszego kanału i zaplecze sprzętowe, które pozwoli nam robić jeszcze lepsze programy dla Was.